Rozważaj moją mękę, powiedział Jezus do świętej siostry Faustyny. Kontynuujemy nasze rozważania. Jesteśmy na drodze krzyżowej, na drodze, która dla Jezusa była z pewnością niezwykłą próbą. I na tej drodze krzyżowej, w naszej chrześcijańskiej tradycji, spotykamy Weronikę, kiedy pochylamy się nad szóstą stacją tejże drogi. Weronika. Źródło słów jej imienia, tradycja średniowieczna, wywodzi z języka łacińskiego, ale i z greckiego, które oznacza prawdziwy wizerunek. Jednak prawdopodobnie nosiła greckie imię Berenike, co oznacza niosąca zwycięstwo. Jedni utożsamiają ją z kobietą cierpiącą na Korfotok, wdzięczną Jezusowi za uzdrowienie. Inni z zamożną matroną z Jerozolimy. Prawdopodobnie jej dom musiał znajdować się w pobliżu drogi krzyżowej, którą przemierzał Jezus. Weronika wyszła, by zobaczyć skazańca. Z pewnością widok Jezusa cierpiącego, osłabionego i upadającego pod ciężarem krzyża wzruszył ją do głębi, że przecisnęła się przez tłum i żołnierzy. I chustą otarła jego twarz. Tyle razy w naszym życiu mieliśmy okazję, by otrzeć łzy i pod osób, które cierpią. Być może na sali szpitalnej towarzyszyliśmy choremu, albo pomagaliśmy bezrobotnemu, lub wysłuchiwaliśmy uwięzionego. I pragnąc go umocnić, może otarliśmy jego oblicze. Spoglądając na Niego ze współczuciem. A jednak nieczęsto pamiętamy, że w każdym naszym potrzebującym bracie i siostrze skrywa się sam Jezus. Jakże inaczej wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy o tym pamiętali? Stopniowo zaczynamy sobie uświadamiać, że godność każdego człowieka, który żyje wśród nas, jest niezwykła. Patrując się w Ciebie, Jezu, poniżonego tam, na tej drodze krzyża zrozumiemy, patrząc na przykład weroniki, że w każdym ludzkim stworzeniu możemy rozpoznać Ciebie. Święta siostra Faustyna w dzienniczku zapisała te słowa. Córko moja, żądam od Ciebie uczynków miłosierdzia. Które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim. Nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim. Pierwszy czyn, drugi słowo, trzeci modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. Weronika na drodze krzyżowej Jezusa wpisuje się w poczet odważnych i miłosiernych kobiet, które towarzyszyły Jezusowi w jego ziemskim życiu. Jedne z nich były przyjaciółkami, jak Maria z Betanii i Marta, inne były uczennicami, które szły za Mistrzem, słuchając jego nauki i usługiwały ze swego mienia. Ewangelista Łukasz zauważa, że zostały one uwolnione od złych duchów i słabości, były więc w jakiś sposób wdzięczne Jezusowi. Tak naprawdę mogły w pełni żyć, mogły w pełni kochać. Jezus uwolnił ich od tego, co im brakowało sprawił, że miały udział w dobroci, miłosierdziu. Jeszcze inne doświadczały wszelkiej miłości Jezusa. Wielkiej miłości Jezusa, który przywrócił im utraconą godność, jak Samarytanka, Maria Magdalena. Weronika jest kobietą, która nie pozostaje obojętna na cierpienie. Zawstydziła z pewnością tych, którzy patrzyli na mękę Jezusa, jak na widowisko. Zawstydziła także, może i uczniów, którym zabrakło odwagi, by iść za nim. W tej ostatniej drodze. Jako jedna z nielicznych, miała odwagę zbliżyć się do Jezusa i ulżyć mu choćby na chwilę. Miłosierny czyn Weroniki został obficie wynagrodzony. Na chuście, którą otarła, twarz Jezusa otrzymała odbicie jego boskiego oblicza. To spotkanie. Z Weroniką było blaskiem zataczających coraz większy krąg w ciemnościach. Jezus został pogardzony, odrzucony, bez zewnętrznego blasku, bez piękna, jak człowiek, od którego odwraca się wzrok, rozpromienił swoje oblicze nad Weroniką. Przy szóstej stacji jesteśmy świadkami empatii, która jest wzajemną wymianą. Obdarowaniem. We wspólnocie opartej na miłości nie można tego elementu zagubić empatia. Nie można jedynie brać, nie wnosząc żadnego osobistego wkładu, ale też nie można również jedynie dawać, nic nie przyjmując dla siebie. Taka postawa z kolei jest wyrazem niewłaściwie rozumianej miłości i prowadzi do duchowego wypalenia. Weronika jest wzorem dla nas wszystkich. Dzisiejszy świat potrzebuje wzorców takiej bezinteresownej miłości, która prowadzi do Boga. Z pewnością takim znakiem, takim przykładem może być święta Matka Teresa, która posługiwała ubogim, bezdomnym, głodnym, trendowatym, wszystkim niechcianym, aby dać im choćby trochę godności, aby tej godności im po prostu dodać. Jej twarz jest jak chusta Weroniki, zawiera odbite oblicze Zbawiciela. Bo byłem głodny, przeczytamy w Ewangelii, według świętego Mateusza a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyżem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwy panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym i nakarmiliśmy ciebie, spragnionym i daliśmy ci pić, kiedy widzieliśmy cię przybyszem i przyjęliśmy cię lub nagim i przyodzialiśmy cię, kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie. A królim odpowie, zaprawdę powiadam wam wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili. Święta siostra Faustyna zapisze w swoim dzienniczku. Nagle usłyszałam dzwonek w sąsiedniej separacji i weszłam i oddałam usługę ciężko choremu. Kiedy wróciłam do swojej separatki, nagle ujrzałam Jezusa, który mi rzekł: Córko moja, większą mi sprawiłaś radość, oddając mi tę usługę, aniżeli byś długo się modliła odpowiedziałam. Przecież nie tobie, o mój Jezu, usłużyłam, ale temu choremu. I odpowiedział mi pan: Tak, córko moja, cokolwiek czynisz bliźniemu, mnie czynisz. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Taką relację z drogi krzyża Jezusa przekazuje nam łukasz ewangelista. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy będą mówić szczęśliwe, niepłodne łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Wśród tłumu, który towarzyszy Jezusowi, jest grupa kobiet z Jerozolimy. Znają Go. Widząc Jezusa w tym położeniu, mieszają się w tłum i podążają w stronę kalwarii, płaczą. Kobiety z Jerozolimy. Jezus widzi, rozumie ich uczucie litości, może także i jakiś przejaw miłości, ale również w tym tragicznym momencie chce skierować swoje słowo przekraczające litość. On pragnie także te słowa skierować do nas, aby nie było tylko litowania się, ale nawrócenie serca, to które uznaje własne błędy, które prosi o przebaczenie, które rozpoczyna nowe życie. Jezu, ile razy z powodu zmęczenia, może egoizmu, ze strachu, zamykamy oczy i nie chcemy zmierzyć się z naszym życiem, z rzeczywistością. Przede wszystkim nie włączamy się, nie angażujemy się, nie uczestniczymy głęboko w życiu tych, którzy nas otaczają. Nadal prowadzimy wygodne życie, piętnujemy zło i tego, który je popełnia, ale nie zmieniamy naszego życia. Często różne sytuacje nie poprawiają się, bo nie angażujemy się, aby je zmienić. Wycofujemy się bez czynienia zła nikomu. Ale także bez działania na rzecz dobra, które moglibyśmy i powinniśmy wykonać. Święta Siostra Faustyna w dzienniczku zapisze: Z jaką miłością zbliżasz się do mnie, z taką miłością zbliżaj się do każdej z sióstr, a cokolwiek czynisz im, mnie czynisz. Jezu, oby Twoje słowa nas przebudziły, dały nam trochę siły. Która porusza świadków Ewangelii, uczniów Twoich, abyśmy mogli i otwierali się. Także dzisiaj, drogę dobru w świecie. To wszystko dla zbawienia dusz. Rozważ, córko moja, co ty czynisz dla ich zbawienia, powiedział Jezus do siostry Faustyny. Odpowiedziałam: Jezu, gdy patrzę na mękę Twoją. To ja prawie nic nie czynię w ratowaniu dusz, i powiedział mi pan: Wiedz, córko, moja, że twoje codzienne ciche męczeństwo w zupełnym poddaniu się woli mojej wprowadza wiele dusz do nieba. A kiedy ci się zdaje, że cierpienie przechodzi siły twoje, patrz w rany moje, a wzniesiesz się ponad wzgardę i sądy ludzkie. Rozważanie mojej męki dopomoże ci się wznieść. Ponad wszystko.